No hej, dzień dobry. Ja Wam chciałam powiedzieć, że tak jak widzieliście dzisiaj w relacji, pokazałam Wam okropne zioła kupione przez jedną moją widzkę w internecie, ziela suszonej na Włocie, która w żaden sposób nie przypominała prawidłowo wysuszonej na Włoci. I skonfrontowałam to z moimi ziołami. Ale pamiętajcie, ja to robię nie po to, żeby się pochwalić, jak ja mam piękne zioła, no chociaż mam piękne, ale po to, żeby Wam też uzmysłowić i żeby Was uczulić na to, jak powinny wyglądać prawidłowo wysuszone zioła. Żebyście się nie dali nabrać, to znaczy raz zawsze się można dać nabrać, ale żebyście już wiedzieli, że jeżeli producent Wam coś takiego sprzedaje, to już nie warto do niego sięgać po następne jakby zamówienia, bo potem się mówi, że zioła nie działają. No oczywiście nie działają, jeżeli sprzedaje się coś takiego, to jakże mają działać? Oczywiście, że nie działają i potem trzeba iść do apteki i kupić sobie chemię na jakieś dolegliwości, które mamy akurat w przypadku na Włoci, to jest problemy z pęcherzem, czy w ogóle detoksykacja organizmu. Pamiętajcie o tym, proszę. Pozdrawiam i dobrego dnia.